Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat redemptoryści dla Kościoła i świata. No i w naszym studiu też są redemptoryści. Moi czy nasi współbracia, jest ojciec Stefan Carpeta. Wiele lat misjonarz w Boliwii, tak rozmawialiśmy, ponad 36 lat ojciec był. Witamy serdecznie, ojcze. Też serdecznie. W naszych progach. Witam i Majnalia Kasianki. Dziękuję. Ojciec, jesteś przedstawicielem Sekretariatu Misji Zagranicznych, bo w Polsce jest taka komórka w naszej prowincji. Drugim jest ojciec Zbigniew Małolepszy, misjonarz z Brazylii. Witamy ojca serdecznie. Witam serdecznie również. Cieszę się, że tu jestem. Ojciec długo w Brazylii jest? 38 lat. 38 lat. Zaraz poświęcenie, czy przed? Nie, ja wyjeżdżałem jeszcze jako kleryk. To była pierwsza grupa kleryków, która z Polski wyjeżdżała na studia zagraniczne. No i myśmy właśnie wyjeżdżali. Ja po filozofii wyjechałem. Dziękuję. I ojciec Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik prasowy naszej prowincji. Witamy, ojcze. Bardzo mi miło. Dobry wieczór, szczęść Boże. A ojciec, jak z misjami? A ja myślę, tak jak chyba większość, prawie na pewno połowa albo większość polskich redemptorystów, jest doświadczenie pracy misyjnej na wschodzie, pracy duszpasterskiej także na zachodzie, a obecnie w Polsce. Drodzy Państwo, dziś mamy szczególny czas, dlatego dla nas to też takie radosne i budujące, że możemy spotkać się jako redemptoryści też na antenie telewizji Trwam z Państwem. Redemptoryści no, mają Radio Maryja, telewizję Trwam, uczelnię. Zresztą będziemy o tym mówili, czym się też możemy posługiwać, by głosić Ewangelię. Dziś taki radosny dla nas dzień, bo mamy już 290. rocznicę od powstania naszego zgromadzenia. Właśnie tak się stało w 1732 roku, 9 właśnie listopada. W Konstytucji zapisano: mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie redemptoryści, jako mężowie apostolscy, prawdziwi uczniowie świętego Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w Jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia, przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom obfite odkupienie. To jedna z konstytucji, konstytucja 20. I dziś też do nas napisał generał, nowy generał Brazylijczyk, że misjonarze nadziei idące za odkupicielem. Ojcze, jak to się stało? Bo może też tak się podzielimy trochę, mówimy, kim jesteśmy, redemptoryści. To też mam nadzieję, że jakiś taki moment zastanowienia nad tym, w którą stronę idziemy. Ale jak to się u ojca stało? Bo tyle lat misji, teraz w Polsce, rozmawialiśmy, że ojciec cały czas gdzieś tęskni za Boliwią, ale nim Boliwia, jak to się stało, że ojciec rozeznał powołanie, że chce być ojciec misjonarzem, redemptorystą? Misjonarzem, redemptorystą. Ja pochodzę w miejscowości blisko Skarżyska Kamiennej. I w Skarżysku na Boże redemptoryści właśnie wtedy świeżo przyjechali. I nasz proboszcz bardzo chętnie ich zapraszał, bo sam kiedyś jako ksiądz prosił o wstąpienie do naszego zgromadzenia. Ale biskup mu nie pozwolił. Wobec tego to takie pierwsze spotkanie z redemptorystami. A następnie, jak już byłem w seminarium, to gdy chodzi o Boliwię konkretnie, to była sprawa prośby ze strony współbraci w Boliwii, byśmy objęli jedną placówkę w Boliwii. No i ja czytałem, jako miałem takie hobby języki, czytałem to z francuskiego, i chłopakom opowiadałem, klerykom, że taka sprawa, taka z tego jest sytuacja w Boliwii. I wtedy poszła wiadomość, a Stefan wyjeżdża na misję. Już wtedy, chociaż ja wtedy nie myślałem tak na poważnie, ale z tego i po 7 latach pracy w Polsce wyjechałem na misję. I z perspektywy czasu, jak ojciec patrzy na tą pracę, najszczęśliwsze lata mojego życia. Bo trzeba było też się uczyć innych ludzi, zupełnie inaczej myślących, tak. Innej sytuacji. Często to też tak byliśmy kierowani w takie bardzo ubogie tereny. Ludzie w praktyce nic nie mieli, ale no, chcieliśmy ale pojechać. Serce mają otwarte i gorące. Więc
te lata, które tam byłem, uważam za najszczęśliwsze lata mojego kapłaństwa i mojego życia. Pomimo tych warunków, rzeczywiście czasem tak trudnych i materialnie, i klimatycznie, ale wspaniali ludzie. Ojcze Zbyszku, ojca, powołanie, skąd, dlaczego? No, bardzo ciekawie, dlatego że ja jestem z parafii redemptorystów. A więc ja uważam, że świadectwo współbraci to jakoś na mnie wpłynęło. I jak już sobie zdałem sprawę z tego, że chcę iść rzeczywiście do zgromadzenia, to od razu mi przyświecało, żeby pracować poza Polską. Jakoś tak mi się w głowie układało, że a w Polsce jest dużo księży, słyszałem zawsze, że są inne miejsca, których bardziej potrzeba. Zresztą znałem ojców, którzy wyjechali do Argentyny, którzy wyjechali do Boliwii, wracali na wakacje, zawsze jakieś tam zdjęcia pokazywali w parafii, prawda, slajdy, wtedy były slajdy takie bardzo, bardzo no, w modzie. No i to mnie jakoś tak porywało. Chcę być księdzem? Tak. No więc zgromadzenie redemptorystów, jak najbardziej. No, współżyłem, mieliśmy takie, powiedzmy, no w parafii byłem redemptorystów, prawda? I to było fajne. No i to mnie pociągnęło. A na misję? Jak to się stało? Bo tak ojciec pojechał po 7 latach pracy już jako... Tak, jak ja byłem w seminarium, kapłan. Jak byłem w seminarium, to w tym czasie ojcowie polscy w misji w Bahia, w stanie Bahia w Brazylii, otwierali seminarium. I jakoś tak było, że no, Polacy to zawsze byli, prawda, przełożeni, wychowawcy i chcieli mieć kleryków też brazylijskich i polskich, żebyśmy byli jako koledzy, a nie tylko przełożony i podwładny. No i zwrócili się do prowincji warszawskiej z prośbą, żeby wysłać kleryków. I ja sobie myślę, no tak, ja chciałem jechać na misję, no to przecież nie muszę czekać do święceń. To taki eksperyment trochę. To było doświadczenie nowe dla prowincji warszawskiej, no i dla nas w seminarium też. No i pojechało nas czterech, nie? Dwóch po pierwszym roku teologii i dwóch po filozofii. Ja byłem po filozofii. Tak dziś 50 lat tej misji. Ojciec 38 tak. lat na misjach. Tak, ja jestem 38 lat. A ta misja redemptorystów polskich w Brazylii konkretnie zaczęła się w 1972 roku. Czterech ojców z Polski pojechało i późniejszy biskup Stanula z Argentyny dojechał. Więc w 1972 roku to się wszystko zaczęło. No, dzisiaj właściwie jest więcej Brazylijczyków niż Polaków w naszej misji. To zresztą po to pojechaliśmy, prawda? Żeby tamtejszą placówkę w jakiś sposób no, tworzyć, to żeby to ona jest była brazylijska. Odpowiedź, że to, co robiliśmy, to dawanie świadectwa, głoszenie Ewangelii, no, zaowocowało. Zaowocowało. I myślę, że rzeczywiście no, starsi ojcowie wszyscy no, z wielkim oddaniem pracowali i to nam młodszym się to udzielało. Także mogę powiedzieć, że właściwie do dzisiaj, nawet ci najmłodsi, którzy są, no to już nie jest tylko tak, a no bo już tam jestem. Ale to jest właśnie tak, że to jest oddanie. To nie jest tylko praca, to jest po prostu oddanie się. Ojcze Mariuszu, ojca, historia, przygoda z redemptorystami. Ja nie pochodzę z parafii redemptorystów, z parafii, gdzie pracują księża diecezjalni, w diecezji sandomierskiej. Mogę powiedzieć tak humorystycznie, zaczęła się od tego, że bałem się księdza. Dlatego, że po prostu brakowało ministrantów i kazał mi przyjść, żeby służyć. A ja się go bałem, więc po prostu przyszedłem i tak zostałem. Potem ruch Światło Życie. Poznanie redemptorystów przez ojca, który pochodzi także z naszej parafii. A samo bycie misjonarzem, redemptorystą, no to zaczęło się kształtować dopiero w seminarium. Dopiero w czasie formacji tej podstawowej, tak my ją nazywamy. Spotkania z misjonarzami. Pamiętam, jak gdy byłem klerykiem, to jest druga połowa lat 90. Przyjeżdżał ojciec Zbyszek, przyjeżdżał z Brazylii. I czasem też były te spotkania, opowiadanie, zapalanie na słuchanie misjonarzy, opowieści. Ojciec Stefan też pamiętam, jeszcze wtedy z Boliwii również. Mieliśmy takie małe przygody różne, wspólne. Natomiast ja w czasie seminarium jeździłem także jako na rekolekcje dla dzieci i dla młodzieży na wschodzie ze świeckimi. Mamy taką organizację, nazywa się Zespół Misyjny Wschód. I od lat tam jeździłem na Białoruś i także potem pracowałem w Rosji. I to było takie moje marzenie, aby po święceniach pracować właśnie na wschodzie. Może w Rosji, może w Kazachstanie, tak jak przełożeni zdecydują.
No ale skoro tak jak przełożeni zdecydują, to zdecydowali, że zostanę w Polsce. A potem, skoro chciałem pojechać na wschód, to pojechałem na zachód, pracując ostatecznie, dzisiaj tak to widzę, również misyjnie, w Niemczech dla Polaków, a także w Stanach Zjednoczonych dla Polaków i dla Amerykanów, a obecnie także w Polsce jako duszpasterz akademicki, ale także bardzo często jako misjonarz ludowy, bo w Polsce również prowadzimy misje w parafiach, misje święte, czasem taka nazwa również funkcjonuje, gdzie podobnie jak i na misjach także i katechizujemy, czy bezpośrednio głosimy Boże Słowo. I ja dzisiaj coraz mocniej widzę swoją pracę, chociaż tak potoczyły się losy, ja w tym widzę oczywiście wolę Bożą, także dzięki przełożonym, że nigdy nie pojechałem na typowe misje zagraniczne do stałej pracy. Ale te miejsca, gdzie Pan Bóg mnie posyła, obecnie choćby w duszpasterstwie akademickim Redemptor we Wrocławiu, gdzie spotykam bardzo wiele młodzieży, która jest daleko od Kościoła. Widzę jako swoje miejsce także pracy, głoszenia Ewangelii, czy także w czasie właśnie rekolekcji, czy misji parafialnych, rozmowy z ludźmi, głoszenie Bożego Słowa i rozmowy z tymi, którzy pragną, my to tak nazywamy, tak odczytaliśmy jako redemptoryści, obfitego odkupienia. Właśnie tak wspomniałem, ten list ojca generała, niedawno była kapituła generalna, wybraliśmy nowy zarząd, no i on mówi o misjonarzach nadziei idących za odkupicielem i w tym swoim liście tak przypomniał nam, że prowadzimy misje ludowe, duszpasterstwo powołaniowe, ojciec wspomniał o tych, którzy powołują, formacja, środki społecznego przekazu, akurat jesteśmy w radiu, w telewizji, badania, nauczania, parafie, sanktuaria, rekolekcje, kazania, kwestie sprawiedliwości i pokoju, szkoły i uczelnie, duszpasterstwo młodzieży i wiele innych. Jak na to patrzeć? No bo to głosić obfite odkupienie, a tyle różnego rodzaju działalności, które podejmujemy. Dobrze jest, myślę, spojrzeć sobie na źródła, na powstanie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów, tak popularnie nazywani jesteśmy przecież. Spojrzeć na to, dokąd, do kogo poszedł święty Alfons Liguori. W takim liście na naszej stronie Redemptor też Państwo mogą przeczytać, nie uważano ich za ludzi podobnych do innych, byli w niełasce natury. Do takich ludzi poszedł święty Alfons. Do ubogich, opuszczonych. I teraz oczywiście głosił tak, jak to było możliwe w tamtym czasie, i Boże Słowo, czyli obfite odkupienie, dobrą nowinę. To były te misje parafialne, to była katechizacja, to była bliskość również z ludźmi, którzy zostali opuszczeni i przez społeczeństwo, przez bogatych, a trzeba również powiedzieć, że niejednokrotnie przez Kościół. I dla redemptorystów oczywiście jest, no, to jest takie dziedzictwo świętego Alfonsa i także tych pokoleń, które przed nami były. Szukać ze wszystkich sił tych miejsc, gdzie są ubodzy opuszczeni, a Pan Bóg także wskaże odpowiednie metody dostosowane do odpowiedniego miejsca, do danego miejsca, do danego czasu, do mentalności ludzi, do potrzeb, żeby głosić obfite odkupienie. Kiedyś bardzo często utożsamiano nas z misjami parafialnymi, także i w Polsce. Ale przecież widzimy, że te miejsca, te można powiedzieć ambony, areopagi współczesne, czy miejsca, gdzie są ubodzy opuszczeni, no jest ich bardzo dużo. My jako prowincja warszawska rozpoznaliśmy kiedyś jako takie miejsce misje w Argentynie, w Boliwii, w Brazylii, misje w krajach byłego Związku Radzieckiego. Trochę historia nas do tego w jakiś sposób przymusiła, sytuacja Kościoła w Polsce, ale również to było tak, że myślę od Ducha Świętego takie rozpoznanie, duszpasterstwo parafialne także. No i te wszystkie grupy ludzi, którzy są potrzebujący, opuszczeni w różny sposób. Ja dzisiaj też tak patrzę, oczywiście po latach, bo jako kleryk nie miałem takiej świadomości, również nawet na powstanie Radia Maryja i telewizji Trwam. Ludzie ubodzy opuszczeni, niejednokrotnie uwięzieni w swoich domach. Nie łudźmy się, nie zawsze także mający możliwość spotkania z kapłanem, z kościołem, którzy w ten sposób słuchają dobrej nowiny. Ludzie, którzy zostali wykluczeni także ze społeczeństwa, to dobijanie się o sprawiedliwość społeczną, o prawdę również, o takie dobre, mądre, Boże urządzenie także społeczeństwa, troskę o takie najważniejsze sprawy, to są te wszystkie miejsca, gdzie redemptoryści mogą przyjść z obfitym odkupieniem. I tak jak ojciec tu przed chwilą wspomniał, a z listu ojca generała, misjonarze nadziei, przynoszący nadzieję tym wszystkim, którzy są jej pozbawieni. Jak ojcowie patrzą dziś redemptoryści dla Kościoła i świata? Co my takiego możemy zrobić? Bo to już nie chodzi pewnie o jakąś nadzwyczajność, bo takie po prostu zajęcie się człowiekiem, który jest wykluczony, na którego nikt nie zwraca uwagi, którym nikt się nie zajmuje, bo nic na przykład z tego nie ma. My też nie chcemy coś z tego mieć, no bo jednak robimy to ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię. W Boliwii ojcowie bardzo zwracali uwagę właśnie na tych najbiedniejszych
I przy naszych domach, przypuśćmy Potosi, przeszło 4000 metrów nad poziomem morza. I taka prosta sprawa, takie łaźnie miejskie dla tych biednych. Że przychodzili i tam z tego wymyli się dobrze, zwłaszcza z wiosek. Tam nie mają nic możliwości takich, bo przypuśćmy taka rodzina znajoma nasza była w Boliwii, później opowiadali. Mówi, dali nam garnuszek wody do mycia się. Jak to w garnuszku wody się umyć? Właśnie organizowanie takich miejsc. Poza tym takie, gdzie dzieci nie miały możliwości jedzenia. Więc po szkole przychodziły w ten takie wspólne dla dzieci. Było to równocześnie takie zwrócenie uwagi na potrzeby rodziny, w ten fantastyczna rzecz. Po prostu te sprawy socjalne. Poza tym też próbowaliśmy i to dalej jest, mamy ten radio, które dociera do tych miejsc najdalszych. Jak chociażby nawet organizowanie takiego przejazdu misyjnego. Przecież jak wyjeżdżałem na te najwyższe tereny, to dwa miesiące poza domem. I w tych warunkach takich bardzo prostych, ale zawiadomiało się właśnie poprzez te programy. I fantastyczna rzecz, poznawanie tych ludzi i w końcu tak społecznie tych Indian tak odsuwano, a człowiek popatrzył na tego Indianina, że to naprawdę wspaniały człowiek. Nic nie różniący się z tymi zapotrzebowaniami i duchowymi, i fizycznymi, i psychologicznymi od człowieka w Europie. Bym powiedział, że bardziej nastawiony optymistycznie do przyszłości. Ojciec Zbigniewie? Dla Kościoła i dla świata. No, patrzymy z punktu widzenia, rzeczywiście ja patrzę z punktu widzenia brazylijskiego, bo tam pracuję, prawda? I nie chciałbym z niczym porównywać, dlatego że każde środowisko ma oczywiście swoje punkty charakterystyczne i nie o to chodzi, żeby się, prawda, pojedynkować, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, prawda? Ale tak, Brazylia to jest kraj szalonych różnic społecznych. Nie jest jedyny oczywiście. I dlatego wszystko, co najnowocześniejsze w świecie istnieje, w Brazylii istnieje. Ale właśnie do dyspozycji bardzo niewielkiej grupy ludzi. Klasa średnia w Brazylii jest stosunkowo mała. I znakomita większość to są ubodzy. Oczywiście niektórzy to są skrajnie ubodzy, a inni powiedzmy tacy, którzy jakoś tam sobie radzą. No i my jako redemptoryści jesteśmy właśnie posłani przede wszystkim do tych najuboższych, ale o co chodzi? No wiadomo, ludzie sobie wyobrażają, no ale co ksiądz robi? No wiadomo, że to mszę odprawia, prawda? No więc jest oczywiście posługa liturgiczna, sakramentalna, to wszystko jest. Ale w kościele brazylijskim bardzo mocno się stawia na formację świeckich. Na to, żeby właśnie czy to katechistów, czy to nawet liderów, którzy jako ludzie, powiedzmy, którzy nie zawsze mają jakieś tam szkoły skończone, ale, no bo w strukturach się nie mieszczą, że tak powiem, ale są chłonni i chcą wiedzieć więcej. I do telewizji mają dostęp, no bo mimo, że kraj jest, prawda, jest tak zróżnicowany od strony społecznej, no to jednak, prawda, już politycy dbają o to, żeby ta telewizja wszędzie dotarła, a teraz już internet, prawda, żeby wszędzie dotarł. Więc ludzie w jakiś sposób mają dostęp do wiadomości. Teraz chodzi o to, żeby pomóc im klasyfikować te wiadomości, prawda? Co jest rzeczywiście prawdą, a co jest jakąś propagandą tylko, czy to sukcesu, czy biedy, czy nędzy, czy bogactwa. A więc wszelkie zaangażowanie właśnie w formacje, czy to w naszych centrach katechetycznych, czy to poprzez grupy, które się nieformalnie tworzą, powiedzmy, organizacje. Poza tym druga sprawa to jest właśnie dotarcie do tych najuboższych, no bo człowiek biedny
w pierwszym rzędzie mówi tak, no ale ja muszę coś zjeść, prawda? Jak ja sobie... chociażby zabezpieczyć te podstawowe warunki, o które no, państwo może powinno zapobiegać. I Kościół w Brazylii właśnie to robił. Prowadziliśmy, no we wszystkich naszych parafiach było tak zwane duszpasterstwo dzieci. To było po prostu wyciąganie tych najbiedniejszych rodzin ze stanów umieralności noworodków, czy umieralności małych dzieci jeszcze, nie? Nauka na przykład w gastronomii. Co można wykorzystać? To, co się często wyrzuca, prawda? W jaki sposób tamtejsze owoce, czy jarzyny, czy warzywa wykorzystać, prawda, w codziennej kuchni? No, takie najprostsze sprawy, które sobie... A, to wy się tym zajmujecie? No tak. Szukamy, jeśli sami tego nie prowadzimy, to szukamy ludzi, którzy znają się na tym, i których wozimy, powiedzmy, do tych wspólnot, z którymi się w kontakt wchodzą, właśnie żeby ludzie mogli po prostu jak najlepiej w prosty sposób zadbać o swoje życie. No a z punktu widzenia też, powiedzmy, takiego religijnego, no to oczywiście są sakramenty. My w Brazylii pracujemy też w sanktuariach. Właściwie w całej Brazylii redemptoryści są znani, nie tylko Polacy, są znani z tego, że w sanktuariach pracują. Jakie to sanktuaria? No my na przykład jesteśmy w stanie Bahia tylko, prowadzimy 3 sanktuaria. Sanktuarium Dobrego Jezusa z Lapy, to jest właśnie największe sanktuarium północno-wschodniej Brazylii. Później sanktuarium Matki Boskiej Wspomożycielki, to jest najstarsze sanktuarium Brazylii z roku 1549 i sanktuarium Świętego Łazarza. Ale w rękach redemptorystów w Brazylii jest też sanktuarium narodowe, w Aparecida. To jest najbardziej znane. No i poza tym w każdym stanie praktycznie jest sanktuarium, które redemptoryści prowadzą. To jest spotkanie z pielgrzymami, którzy czasami raz jeden jedyny w roku wyjeżdżają ze swojego regionu, żeby coś innego w życiu zobaczyć. No i tam przez kilka dni, prawda, no muszą usłyszeć, prawda, no o tym, że można inaczej i można lepiej żyć, że warto się zorganizować. Bardzo często no jeden z naszych ojców, na przykład ojciec Tadeusz Mazurkiewicz, był bardzo zaangażowany w organizowanie rolników. To była w północno-wschodniej Brazylii, to była do dzisiaj jeszcze jest najbardziej wyzyskiwana część społeczeństwa. Ziemia kiepska, wielkie latyfundia, wielkie własności ziemskie, prawda, no, tłumią tych małych rolników, prawda. No i trzeba im mówić, słuchajcie, no ale no to życie jakoś ma sens. Trzeba zorganizować. Tak, trzeba się zorganizować, życie ma sens, nie? I możecie, jesteście w stanie, jak będzie każdy tylko o swoje dbał, no to nie. Ale jeśli będziemy razem, to możemy coś zrobić. No i długo bym mówić, prawda, o pewnych, że tak powiem, sukcesach. Jeszcze będę pytał o tą misję, na czym ta misja, bo tak niektóry z boku stojący mógłby powiedzieć, no odprawiacie mszę świętą, może konfesjonał, jedziecie tak na misję, ale właśnie jak taka na naszych misjach wygląda taka nieustanna misja, gdzie jest czas dla człowieka, od takich nawet najprostszych spraw, tak, to nawet go do życia przygotowujemy, pomagamy mu się właśnie zorganizować, tak, więc może o tym też. Ojcze Mariuszu, nasza misja, no też sytuacja w świecie się zmienia cały czas, wokół nas się zmienia. Kiedy my przychodzimy do seminarium, ileś lat kapłaństwa mija, widzimy, że praktycznie co roku sytuacja ludzi się zmienia, a tym samym no, my też staramy się szukać odpowiedzi, jak do tego człowieka dotrzeć z Ewangelią, bo świat nieraz wrogo nastawiony jest i do Ewangelii, i do Kościoła, do Chrystusa. Czasem zdarza się, że ktoś pyta mnie, na czym polega duchowość redemptorystowska. Czy to szuka ktoś jakiejś może specjalnej modlitwy, może to będzie jakiś specjalny sposób medytacji, może wielu ludzi także utożsamia nas i bardzo dobrze oczywiście z kultem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale duchowość redemptorystowska bardziej to jest jeszcze coś pierwotniejszego, odpowiadając na ojca pytanie. To jest takie nauczenie się patrzenia na drugiego człowieka tak, jak patrzy Pan Jezus. Czasem ludzie wyobrażają sobie swoje przeżywanie chrześcijaństwa z Panem Bogiem jako spoglądanie na twarz Pana Jezusa,
adorowanie nieustannie Bożego oblicza. Owszem, to również jest w chrześcijaństwie i to oczywiście musi być. I to jest oczywiście także ten zachwyt pierwszy nad Panem Jezusem, który tak mnie kocha, który przebaczył mi grzechy, to jest potrzebne. Ale potem jest pójście za Odkupicielem i w pewnym momencie Odkupiciel zatrzymuje się, kieruje moje oczy na ludzi ubogich, opuszczonych i mówi: spójrz na nich tak, jak ja patrzę. Nie szukaj grzechu, nie szukaj od razu słabości, zła, tylko popatrz na ich biedę, słabość, nędzę i na to, że są przeze mnie bardzo kochani. I z tego rodzi się w sercu, rodzi się misjonarz, czy misjonarka, jakikolwiek oczywiście. Również nie tylko misjonarz redemptorysta, ale również i myślę także ci świeccy, tak wielu świeckich, którzy współpracują z nami, także i przecież i w Brazylii, w Boliwii, w Argentynie, także i w Polsce, czy na wschodzie, w Albanii, którzy razem z nami głoszą obfite odkupienie. Spojrzeć na drugiego człowieka, jak patrzy Pan Jezus, jak patrzy Odkupiciel. I teraz wtedy rodzi się to poszukiwanie, pragnienie poszukiwania najlepszej metody, sposobu. Najpierw słuchać się w człowieka. To, co było świętego Alfonsa, w jego potrzeby, jego sprawy, to, co ojcowie również powiedzieli. A potem szukanie wszelkich możliwych sposobów, by głosić mu Ewangelię. Dla mnie obecnie polem takiej pracy ewangelizacyjnej jest młodzież i młodzi dorośli. To są studenci choćby. Poznanie tego człowieka, bycie z nim blisko. Niekoniecznie zawsze może zaczynanie z takiego wysokiego C, które dla niego będzie nie do strawienia, nie do przyjęcia. Ale ta pewna wrażliwość, wykorzystanie takiej wrażliwości, którą ma młody człowiek, dzisiaj jeszcze chyba nawet bardziej niż kiedyś. To, co ojciec Zbigniew również zauważył także, że ludzie często są wykorzystani, manipulowani, tak, że nawet się to coś wydaje jakimś, zwłaszcza ludziom starszym, że ci młodzi tak świetnie sobie radzą, to jest jakiś przeskok technologiczny, którego my nie ogarniamy, a oni wszystko mają, więc wszyscy muszą być szczęśliwi. Dostrzeżenie tego, że są bardzo samotni, nieraz zamknięci w swoich bańkach. I ja widzę swoją działalność misyjną i myślę, to także jest powszechne wśród nas redemptorystów, to jako takie przekroczenie, zostawienie tego, co moje, tego mojego sposobu patrzenia, spojrzenie, jak patrzy Pan Jezus, no i najpierw bycie z człowiekiem. A potem próba, krok po kroku, głoszenia tego, że ten człowiek jest kochany, że jest ważny, że jest cenny, że jest piękny, bogaty również duchowo. I może, i teraz następny krok, to jest zapalenie tego człowieka, żeby sam chciał potem pójść i spojrzeć również podobnie, tak jak ja spojrzałem na następnego człowieka, oczyma Pana Jezusa, i im również powiedzieć, głosić Ewangelię. Ludzie mają różne, tak idąc przez Amerykę Południową, Polskę, Wschód, różnego rodzaju problemy, z którymi zderzają się w codzienności. I teraz na ile my potrafimy wychodzić, tak myślę o tą naszą misję, ojciec wspomniał o tych metodach, o tym, że próbujemy stanąć przy człowieku. Nie żeby go zagłaskać, tylko no, spróbować zbliżyć też do Chrystusa i zaproponować mu też naszą obecność, naszą troskę, nasze zainteresowanie. Nie, że coś z tego chcemy mieć, bo dziś też bardzo często świat coś chce mieć z drugiego człowieka i zajmuje się nim albo go winduje, bo warto. A jeżeli nie warto, to jest trzecia, czwarta, piąta kategoria, na którego byśmy nie chcieli spojrzeć. I teraz my jako redemptoryści, ojcze. Myślę w tej chwili o tym, w jaki sposób głosimy misje ludowe. Zasadniczo mamy taki model, że trzy razy po tygodniu jest przygotowanie tak zwanych misjonarzy świeckich. Że jedziemy do parafii i tam kursy zazwyczaj to są dość liczne grupy i przygotowanie, uczenie i z Pisma Świętego, jak szukać poszczególnych tekstów, równocześnie wykorzystując jakiś obraz czy figurę, odwiedzanie rodzin, to robią sami świeccy. Trzy razy tak po tygodniu misjonarz przygotowuje. I później czas misji, ten właściwie, który trwa 15 dni. 15 dni ksiądz, misjonarz jest w parafii, ale nie na plebanii, tylko każdy w innej rodzinie. Każdy gdzieś wśród ludzi razem z tymi problemami poszczególnych ludzi. I do tego jeszcze inna rzecz, że ludzie posiłki przygotowując dla misjonarza, to nie jest tak, że w jednej rodzinie. Śniadanie w jednej rodzinie,
obiad w innej rodzinie i kolację jeszcze w innej rodzinie. Więc za te 15 dni 45 rodzin się odwiedza, żeby z nimi porozmawiać, a tak przy stole w tym. Następnie, tak jak u nas robimy kolędę, to gro czasu poświęca się na odwiedzanie, zaproszenie, modlitwę i znowu do innego domu, tak przejście właściwie całej parafii. Iluż księży mówiło do nas: ojcowie, wy lepiej znacie moją parafię za tydzień, za dwa tygodnie, jak my przez lata. Właśnie ta bliskość z ludźmi i że ten misjonarz, no to jest po prostu zwyczajny człowiek, tak jak my. A jak z wrażliwością ludzi na Ewangelię, na Słowo Boże? Gdy chodzi o Boliwię, jest otwarcie. Jest otwarcie. Są grupy takie, i to w historii patrząc, to masoneria robiła spustoszenie swego czasu i dalej robi. Ale pomimo to jest ta troska i w tym przezwyciężanie. Ja kiedyś, przeglądając bibliotekę naszą w Tupisie, znalazłem tygodniki, które były wydawane w tym mieście, wydawane właśnie przez masonów, znaczy nie przez masonów, tylko oni wtedy kierowali życiem społecznym tam. Ile krytyki na Kościół, ile tam z tego zła, że w tym nie było wydania, w którym by nie krytykowali na przykład kazań. Że trzeba było mocno tutaj uważać. I misjonarz właśnie, czy ksiądz, inaczej ustawiał te. Na przykład czytając początki chrześcijaństwa na tamtych naszych ziemiach, to Indianie najpierw przestraszeni, bo kolonizatorzy przyjeżdżali, żeby wykorzystać wszystko złoto, wszystko zabrać. I nagle, zwłaszcza franciszkanie, z tej swojej biedocie, prostym życiu, przyjeżdżali, mówi, to jacyś inni Europejczycy. Początkowo zaczęli uważać, że to są szpiedzy tych bogatych. Ale widzieli, jak oni żyją już inaczej. I to był największy taki impuls zwrócenia się do ludzi tych Indian dalekich. Ojcze, pomoc ludziom tak na co dzień, próba też organizowania życia, czy nawet takiej wspólnoty, troszeczkę radzenia sobie z tymi, którzy mają dużo, mają duży wpływ, mają dużo pieniędzy. To też wielkie, wielkie zadanie, żeby ludzie siebie też dostrzegali, nie jako wrogowie, tylko jako ci, którzy mogą z sobą współpracować, tworząc wspólnotę. No a kwestia tej misji, którą prowadzimy, takiej nieustannej misji w sanktuariach, gdzie jak gdyby nieustannie głosimy Ewangelię, mamy czas dla człowieka, mamy czas w konfesjonale, czas na ambonie. Ludzie w Brazylii są bardzo religijni. Do tego stopnia, że jeśli na przykład w jakimś regionie Kościół katolicki, powiedzmy, no nie za bardzo sobie radzi, prawda, no bo jedni są bardziej gorliwi, inni mniej, oczywiście, niestety. No więc wtedy szukają nawet innych kościołów, prawda, no bo gdzieś tam chcą do tego kościoła, prawda, należeć, do jakiegoś kościoła. Dlatego jest wielkim wyzwaniem dla nas, żebyśmy właśnie byli z nimi i dla nich. I to się dzieje przede wszystkim w Brazylii, to się dzieje poprzez działalność różnych duszpasterstw i ruchów. Bardziej duszpasterstwa, bo te są bardziej związane z jakimś konkretnym działaniem. Na przykład w dziedzinie komunikacji, na przykład duszpasterstwo chorych, na przykład duszpasterstwo w więzieniach. I tak moglibyśmy przejść przez wszystkie sektory życia. Nie? Więc Kościół Brazylii się organizuje właśnie w ten sposób. Przygotowuje się liderów,
żeby działali w danym środowisku. I, no i wtedy to są przede wszystkim oczywiście ludzie świeccy, ale no, gdzieś tam zawsze kapłani są razem. A poza tym struktura w Kościele jest trochę inna, no bo parafie na przykład, porównując z polskimi, no bo tutaj większość widzów, prawda, ma pojęcie o polskich parafiach, nie? Więc są zupełnie inne. To jest na przykład konkretnie miasto Bon Jesus da Lapa, w którym pracujemy. To jest miasto 72-tysięczne. Ono ma w tej chwili 3 parafie i ponad 100 wiosek należy też właśnie do tych 3 parafii. I to dlatego, że to zostało już podzielone. Już z tego powstały inne nowe parafie, które już nie należą nawet do nas. My prowadzimy w Lapie 2 parafie i ojcowie na przykład no, muszą dojeżdżać do 40, do 50 do wiosek, zależy. No nie da się tam być, prawda, w każdą niedzielę oczywiście, więc dlatego znowu praca przede wszystkim z liderami, żeby przygotowywać tych, którzy na co dzień działają właśnie w tamtych wspólnotach. No to muszą być ludzie zaufani. Tak tych, którzy tam mieszkają, jak i oczywiście nasi, nie? Więc wyszukiwanie, ciągłe wyszukiwanie ludzi. Ale jako, że no, każdy chce sobie poprawić życie, w związku z tym ciągle ktoś wyjeżdża, prawda, szuka miejsca swojego w wielkich miastach. Właśnie ta migracja taka wewnętrzna jest szalenie duża. Jak nam się już wydaje, że przygotowaliśmy fantastycznie kilka właśnie takich duszpasterstw, raptem się okazuje, że nie wiadomo ile osób wyjeżdża do São Paulo, do Rio de Janeiro, do Gojani, do Belo Horizonte, bo co? Albo tam znaleźli pracę, albo przynajmniej mają nadzieję, prawda, że na pracę. I znowu wszystko od początku, od nowa się zaczyna. Nie? Także taka trochę mozolna praca. A gdy chodzi o metody misyjne, to bardzo podobne jak te, o których... A z perspektywy czasu, tych 38 lat? Jest wielka satysfakcja, że rzeczywiście wiele osób, które nawet jak już nie są w naszych parafiach, ale gdzieś tam, nawet daleko, prawda, uczestniczą w Kościele, czy wyjadą gdzieś i się zaangażują. Często wracają na przykład, żeby odwiedzić rodzinę. A ojciec mnie pamięta. Nie bardzo, nie wiem, kto ty jesteś, nie? A no ja jestem ta i ta osoba z takiej rodziny, prawda? A ja teraz mieszkam w Rio de Janeiro. No i co? A no nie, no ja tam prowadzę grupę modlitewną jakąś na przykład, nie? No powiedzmy, takie są, to są tego typu satysfakcje. I może być tak, że wyjeżdżają w inny świat, ale też przygotowani będą pełnili gdzie indziej. Na to stawiamy i taka jest nasza nadzieja. No już oddzielną sprawą jest kwestia powołaniowa, prawda? Że no wiadomo, że zaangażowanie w sprawy powołaniowe to też jest zaangażowanie w ogólne wychowanie. No bo jednak niektórzy się budzą tak, aha, no może bym poszedł do seminarium. No a później się okazuje, że prawda, no to nie jest jego droga, czy jej droga, prawda? No, bo, no ale co? Ale przez ten czas co z nami był, czy była, przez ten czas co uczestniczyła w spotkaniach powołaniowych, prawda? To gdzieś tam już jakoś i ten duch jest bardziej wzniosły i nawet no, inne patrzenie na świat, prawda, inne perspektywa. Także jest tego typu satysfakcja nawet. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Będziemy wyświetlali też numery. Pierwszy raz podam 56 657 0011, Polska Północna, 56 657 0012, Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak ojciec Zbyszek wspomniał o tej formacji powołania, chociażby o takiej powołaniówce, tak byśmy mogli powiedzieć, no ta wrażliwość też jest inna. Gdzieś świat się też, tak można powiedzieć, wdziera w życie każdego człowieka. Widzimy, że nie tylko ta formacja do kapłaństwa, ale też formacja do życia małżeńskiego, rodzinnego, no nie tyle, że ma wiele do życzenia, ale tym bardziej chyba wymaga od nas większej pracy, większej troski, bo większe wyzwania stoją nie tylko przed nami, ale też przed ludźmi. Zawsze jak od kleryka, jeśli tak można powiedzieć, nowicjusza, słuchając opowieści misjonarzy właśnie choćby z Brazylii o tak wielu świeckich zaangażowanych w misje, choćby ludowe, czy w ogóle w pracę misyjną jako taką, czyli głoszenie Ewangelii, zawsze zazdrościłem. I myślałem, jakby to było dobrze, żeby u nas również też tak było.
bo zdajemy sobie sprawę, że w Kościół Polski, tak jak ojciec Zbigniew także zasygnalizował, różni się na pewno w wielu aspektach od Kościoła w Brazylii. I ta trudność taka w naszym Kościele chyba polega na tym, że chcemy bardzo często mieć święty spokój. Zarówno duchowni i świeccy. Mamy podzielone swoje role, ustalone jakieś tam tradycyjne. Każdy ma się troszczyć o swoje rzeczy. A potem chyba ta pierwsza rzecz, ta pierwsza praca, o której ojciec Grzegorz wspomniał, to będzie polegała na tym, żeby misjonarz zaczął pracować nad sobą, żeby nie chciał mieć świętego spokoju. Czyli wychodzić z tego swojego zadowolenia, z komfortu, właśnie z tej strefy komfortu. Ojciec Święty Franciszek to ostatnie parę lat właśnie bardzo często o tym przypomina. Ojciec generał chyba też także w ostatnim liście. Tak, tak, bo nawet tak. Redemptorystom Ojciec Święty chyba to powiedział, gdy byli na takim spotkaniu. Kapitularze byli, to też tak, Kapituła generalna ostatnia, tak, byli na spotkaniu z Ojcem Świętym. Z Ojcem Świętym taką mieli audiencję, to też o tym komforcie, jaki my mamy komfort, z jakiego powinniśmy wyjść. Zostawić, prawda? Różne rzeczy. Tak. Bo to chyba najpierw, to jest jedna z większych przeszkód w głoszeniu Ewangelii. Że chcę mieć wszystko poukładane i chcę, żeby było mi wygodnie. Więc to jest ta praca, a pierwszy krok na pewno, a drugi to myślę także towarzysz potrzebny dla wszystkich, i dla misjonarzy, i dla tych, którzy, do których idziemy, staranie się o pokorę. O pokorę. Pierwsze miejsce przypisywać zawsze Panu Bogu, a potem także takie pokorne, czyli prawdziwe, ale także świadomy jestem tego, kim właśnie jestem, przyjmowanie tego, co Pan Bóg daje, tej łaski. I myślę, na tych różnych polach, tak jak tutaj wspominamy, zaangażowania choćby polskich redemptorystów. Nas jest wszystkich na świecie polskich redemptorystów ponad 360. W prowincji warszawskiej 312 obecnie. Jedna piąta polskich redemptorystów pracuje na misjach zagranicznych. Około połowy polskich redemptorystów ma doświadczenie pracy za granicą także i w różnych terenach właśnie, albo typowo misyjnych, w krajach, które uznawane są za misyjne, albo na terenach sekularyzowanych. Polska również staje się takim krajem powoli, widzimy coraz bardziej. Więc na pewno trzeba w tym poszukiwaniu tych wszystkich metod, sposobów i właśnie misje zagraniczne, misje ludowe, media, praca właśnie w tym, co nazywamy nową ewangelizacją, współpraca ze świeckimi, kursy ewangelizacyjne. Potrzeba najpierw właśnie tego gotowości, tej takiej gorliwości, żeby zostawić coś, a potem właśnie pokora. Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Jakub Strzępek z Dębicy, z tej strony. Prosimy bardzo, panie Jakubie. Ja jakby się chciałem odwołać do wypowiedzi tutaj ojca, który ostatnio mówił o pokorze. Mam takie doświadczenie misyjne redemptorystów, ponieważ mój wujek jest misjonarzem w Boliwii, ojciec Kazimierz Strzępek. I bardzo często spotykałem się, kiedy przyjeżdżał do Polski, często spotykałem się z nim i właśnie rozmawiałem o tej pokorze, czy też o wyzwaniach, jakie on tam spotyka. I on zazwyczaj mówi, wszystko muszę zaczynać od nowa. I też wiele wątków jakby chciałbym poruszyć, bo tutaj bardzo, bardzo krótki czas jest na moją wypowiedź, bo nie chciałbym zajmować czasu dużo, ale też to, jak wielka jest determinacja i skąd redemptoryści biorą tę determinację, nie? Do pracy w ogóle na misjach. I zawsze mówi modlitwa, to co wyniosłem z domu. Jestem pełen podziwu i bardzo polecam taki film El Misionero, który wyszedł w 2000 chyba bodajże trzecim roku, jak bardzo pokazuje pracę redemptorystów, ale to nie tylko tutaj ojca Kazimierza, mojego wujka, Bogu dzięki za niego, ale też każdego z redemptorystów, który spotyka się z taką prozą życia na tamtym terenie. Jestem bardzo wdzięczny za to. Ale przenieśmy też trochę taką kwestię na nasze podwórko, gdzie jest wielka potrzeba misji w naszym środowisku i powinniśmy brać przykład też z nich, nie? Bo to są heroiczni ludzie. Także bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję ojcom redemptorystom. Miałem takie doświadczenie, jak byłem małym chłopcem, 4 lata,
było takie spotkanie rodziny redemptorystów w Tuchowie. Bardzo fajnie to wspominam. Pamiętam to i było naprawdę bardzo fajnie i super. Także Bogu niech będą dzięki za takich misjonarzy, za ludzi, którzy wyrośli z rodzin, no jakby kapłany z rodziny wzięte do ludzi posłane. Także święte rodziny rodzą świętych kapłanów i niech Bogu będą dzięki za takich kapłanów. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Dzięki. Mimo że wujek jest na misjach, to ma wpływ na rodzinę, tak widzę. Dziękuję Panie Jakubie, pozdrawiamy też Dębice, całą rodzinę. No to ojciec tak wspominał o tym radiu, prawda? To był taki zapalony radiowiec właśnie. No i nawet jak tak chyba prawda jest, że jako misjonarz, jako kapłan jeździł tam, dokąd wojsko nawet nie docierało, bo tam byli ludzie potrzebujący. Więc gdy chodzi o to, myśmy zaczynali w taki sposób też, że komunikację między nami, że zapisaliśmy się do radioklubu boliwijskiego i z tych miejscowości rozmawialiśmy między sobą, bo czasem do 2 miesięcy człowiek był w tych terenach gdzieś dalekich bez spotkania się ze współbraćmi. I najpierw właśnie tak między nami. Później coraz bardziej Kazek tego bakcyla medialnego wziął i próbował i telewizję w Tupisie, i radio, i teraz Virgen de Remedios, Matka Boska Uzdrowienie Chorych, to jest radio, które nadaje właśnie z tego, gdzie Kazek też tam z tego, on to nie tylko zaczynał, ale bardzo i w dalszym ciągu w tym pracuje. Dziękuję, ojcze Zbyszek. Ja chciałbym się zwrócić do tego, co pan Jakub powiedział. Modlitwa pierwsza sprawa na pewno, ale trzeba jeszcze dodać też, że redemptoryści muszą wierzyć w drugiego człowieka, wiara w człowieka. Jeżeli pracujemy, jeżeli ludzi do czegoś przygotowujemy, no to musimy wierzyć, prawda, że oni są w stanie przyjąć to i również się tym zachłysnąć. I wtedy dać im też okazję, żeby się tym dzielili. Na przykład w naszych misjach takich parafialnych świeccy biorą udział nie tylko w momencie przygotowywania misji, ale wprost w głoszeniu. Ja mam takie osobiste wspomnienie fantastyczne. Byłem kiedyś właśnie na misjach i misjonarka świecka ze mną była. Podzieliliśmy się rolami w ten sposób, że konferencje dla kobiet ja rozpoczynałem, a ona później prowadziła dalej. Ja mówiłem o sprawie takiej trochę religijnej, a ona z kolei o zaangażowaniu w kościele, obecności w kościele, o uczestniczeniu, o uczestnictwie w kościele. I w pewnym momencie jedna z pań, która była w kościele, mówiła: a misjonarko, wy nas nie rozumiecie, bo my mamy dużo dzieci, my mamy dużo zajęć domowych, przecież my mamy, no, musimy gotować, to musimy prać, prawda? I zaczyna wymieniać takie codzienne prace domowe. Słuchaliśmy tego tak, a ta pani, która ze mną była, misjonarka świecka, mówi: no tak sobie myślę, że może rzeczywiście nie rozumiem. A ile pani ma dzieci? No 3. No to rzeczywiście nie rozumiem, bo ja wychowałam 6. I ja nigdy od kościoła się nie odsunęłam z tego powodu. A więc proszę sobie wyobraźcie, co innego, jak ja jako ksiądz powiem: no nie, no ale wie pani, no można sobie ten czas zorganizować, prawda? A co innego kobieta, która powie: no tak, ty masz 3 dzieci, ja mam 6 i ja zawsze sobie ten czas jakoś zorganizowałam, nie? A więc samo świadectwo. No więc świeccy misjonarze z nami jeżdżą i oni wprost głoszą. I to jest rzeczywiście takie wciągające. Dlatego na przykład, tak jak pan Jakub wspomniał, no, zadowolony z tego, że prawda, co w Tuchowie przeżył i tak dalej. Chodzi o to, żeby się tym dzielić. To nie tylko ksiądz ma mówić,
jak to jest fajnie w kościele, jak to można dobrze, jak tego. Ale chodzi o to, żeby właśnie ci świeccy wszyscy, którzy się z redemptorystami spotkali, no mówimy o redemptorystach, ale oczywiście nie chodzi tylko o nasze zgromadzenie, wiadomo, którzy się spotkali, czy to z nami, czy w ogóle z czymkolwiek w kościele, żeby się dzielili w swoich środowiskach tym wszystkim. To jest ewangelizacja. To jest forma, no, też jedna z form ewangelizacji, prawda? Nie tylko dobrze zorganizowane misje, czy ileś tam kazań wygłoszonych, ale przede wszystkim właśnie dzielenie się osobistym doświadczeniem, w jaki sposób ja doświadczyłem bycia Kościołem. I ja z innymi rozmawiam o tym. Ojciec Mariusz pamięta. I ja teraz odbiorę się telefon, żeby ktoś za długo nie czekał. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Szczęść Boże, Wiesława z Niemiec, z Herne dzwonię. I chciałam serdecznie pozdrowić ojca Zbigniewa. My jesteśmy z tej samej parafii na sportowej z redemptorystów. A moja synowa Alina, najstarszego syna mojego ma. Ja mam też 7 synów. I najstarszy właśnie syn jest Wojtek, jest mężem i ojca kuzynki Aliny. I rozmawiałam z Aliną przed chwilą i ona nie może się tam dodzwonić do was, bo mówi, dawno się nie widzieliśmy, chciała zadzwonić z ojcem troszkę, żeby parę minut porozmawiać, ale ja się dodzwoniłam pierwsza. Także wszystkiego pozdrawiam serdecznie od Aliny, od wszystkich, od całej naszej rodziny, moich synów, synowych i mam już też 16 wnuków. No i serdecznie ojca pozdrawiam Zbigniewa i wszystkich ojców pozdrawiam. Ojca. I pani Wiesławo, i dalej pani wierzy w Pana Jezusa, ma pani czas dla Niego. Tak, mam czas. Jestem codziennie w kościele u naszych Chrystusowców w Bochum. Dziękuję bardzo, więc pozdrowienia dla całej rodziny. Bóg zapłać. Ojciec Zbyszek tak został wywołany. To taka szeroka rodzina, prawda? Tak, prawda. Z jednej miejscowości wyjeżdżamy w świat. Tak. Ojciec? Bardzo dziękuję Pani Wiesławie także za ten telefon, bo on pokazuje, jak ważna jest wspólnota, jak ważna jest rodzina. To, co Pan Jakub także wspomniał, te spotkania rodzin, misjonarzy redemptorystów, które są w Polsce. Ojciec Stefan jest właśnie jednym także z organizatorów takich spotkań obecnie. Zapraszani są rodzice, rodzeństwo czy szersza rodzina, także nie tylko misjonarzy nawet zagranicznych, ale w ogóle redemptorystów na takie spotkania. W dwóch miejscach w Polsce są organizowane co roku, czy różnego rekolekcje, różnego rodzaju, czy życzenia przesyłane. Oprócz osobistego doświadczenia spotkania z Panem Jezusem, ważne jest w zdawaniu świadectwa również to wspólnotowe. To znaczy, nie da się być tylko pojedynczo misjonarzem. My zawsze jeździmy na przykład na misje ludowe, co najmniej we dwóch. A tak jak to w innych krajach, także jest przecież w całej, nawet większej grupie, aby głosić Ewangelię. Bo to jest ważne, to świadectwo dwóch. Nie tylko chodzi o to, żeby sobie ludzie mogli pomyśleć, powiedzieć, no ten misjonarz mówi tak, a drugi inaczej, ale by również nas zobaczyli świadków Pana Jezusa i że mimo nawet różnic, które między nami są naturalnych, możemy wspólnie głosić Ewangelię. To jest bardzo ważne, aby również takiego sposobu ewangelizacji uczyć także innych ludzi. Nie tylko duchowości redemptorystowskiej, myślę, że w ogóle w Kościele. Nie pojedynczo, nie teatr jednego aktora, nie gwiazdor, celebryta, czy kato celebryta, przecież dzisiaj tak również takie pojęcie funkcjonuje, ale pokorni misjonarze, którzy wspólnie dają świadectwo o Panu Jezusie. Myślę, to jest wtedy właśnie przekonujące i to potem buduje nie tylko pozytywne emocje, tak w cudzysłowie mówiąc, ale przede wszystkim no, głęboką wiarę właśnie w to, że Pan Jezus nas wspólnie kocha i możemy to wspólnie... W naszym życiu emocje ważne, ale nie tylko emocje. No tak, no, to jako początek oczywiście, ale to, co Pani Wiesława mówiła i Pan Jakub, ta rodzinność, ta wspólnotowość, to przemawia, to pociąga. Bo Pan Jakub zadał takie właśnie pytanie, co takiego jest, że oni jadą, głoszą Ewangelię, ci redemptoryści, również wspólnota. W konstytucjach redemptorystów, czyli tej regule redemptorystów jest napisane, głoszą Ewangelię wspólnotowo, prowadzą dzieło misyjne wspólnotowo. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo? Tak, jestem. I jesteśmy też, pani imię? Moje imię jest Ludwik. Ludwika, proszę wyciszyć telewizor, wyciszyć, no i wtedy na pewno nam będzie łatwiej. Dobrze. Pani Ludwiko, proszę bardzo.
Tak widzę, Floryda to koniec świata. O, ten telewizor powolutku jest wyłączany. I jak udało się, pani Ludwiko? Tak, szczęść Boże, księże. Kłaniam się. Księża redemptoryści. Ja mieszkam na Florydzie i od lat dostaję pismo o redemptoryści, ponieważ popieram, lubię, prawda. I jeszcze powiem, że byłam na weselu w Brazylii. Mój siostrzeniec żenił się. Piękna uroczystość to była z tą Brazyliką. Oni poznali się na studiach w Miami. Także chciałam to tylko powiedzieć. Dziękuję pani Ludwiko, a skąd pozdrawiam pani ojca i wszystkich was ojców. Pani Ludwiko, a skąd kontakty z redemptorystami? Bo pani mówi, że dostaje jakieś pismo od redemptorystów. A jak to się zaczęło, ta przygoda z redemptorystami? A ktoś mi podał, zdaje się, moja ciocia mi podała adres, ona dostawała. A to polscy redemptoryści czy amerykańscy wysyłają to pismo? Oni z Illinois wysyłają. Z Illinois. Ja myślę Tychy, Illinois. Ale tak, interesuje się, w języku polskim? Gdzie pracują redemptoryści, prawda? W ogóle lubię popierać troszeczkę. No z Panem Bogiem. Dziękuję. Ponieważ dziękuję. Nie słyszę tak dobrze. Takie wspomnienia mamy. Może tak mówiliśmy o tej wspólnocie. Wspólnocie w Kościele, ale wspólnocie redemptorystów. Bo myślę, że to też jest takie wyraźne dla ludzi świadectwo. Dla nas jest ważne, żeby głosić Ewangelię jako wspólnota i też sposób, charakter naszego życia. Też myślę, dla ludzi jest takim przemawiającym. Nie, że jeden, tak jak ojciec mówi, celebryta, bo nie o to dziś w świecie chodzi, żebym był gwiazdą, bo gwiazdy też nieraz spadają, ale chodzi o to nasze wspólne życie. Jak to wygląda? Jak ojciec by na to spojrzał? No ja widzę takie w naszym przypadku dwa takie miejsca tego spotkania. Najpierw kursy dla animatorów, dla katechistów, bo w wielu miejscowościach misjonarz może być tylko raz w roku. Wielu dwa razy w roku. I organizujemy kursy dla tych animatorów, którzy zostają i oni celebrację i w Wielkim Poście i w Adwencie, zwłaszcza Wielki Tydzień, oni sami organizują. Byłem takim w miejscowości Guadalupe, też mamy w naszej parafii. I mi mówi katechista, ojcze, mamy w każdą niedzielę więcej niż połowę ludzi. Ale to oni organizują i chodzą od tego. Spotkanie, bo dwa razy w roku organizujemy te przygotowanie kursy dla katechistów, więc to spotkanie z nimi coś w rodzaju rodziny rzeczywiście się robi. Kiedy oni przyjadą, czasem dwa tygodnie pieszo do Tupisy, żeby przyjść, to przychodzą do naszego domu porozmawiać i tam z tego podzielić się, jak idzie. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, w tamtych terenach dalekich bardzo często, zwłaszcza kobiety, nie umieją po hiszpańsku, tylko w Quechua, w języku Indian. Stworzyliśmy... To też jakaś bariera do tego, żeby gdzieś, prawda, wejść w jakieś nowe środowisko. Oczywiście, oczywiście i z tego i tak uczyłem się, język bardzo piękny, ale trzeba czasu poświęcić. Druga rzecz, wybudowaliśmy internat dla młodzieży z tych dalekich terenów w Tupizie. I po jakichś kilkunastu latach pojechałem w tamte tereny, to stwierdziłem, że ci ludzie wychowani w tym internacie, znaczy wychowani w Tupizie, ale którzy byli w internacie, oni tam organizowali różne rzeczy, przede wszystkim byli nauczycielami. Bo spotkałem taką sytuację, że na przykład dwóch nauczycieli, ale żaden w Kreszła nie umiał. I z kolei dzieci nic nie umieją po hiszpańsku.
Dziwiłem się, jak można się dogadać w szkole, jak nauczyciel mówi innym językiem, a dzieci mówią innym językiem. I tu jest ta więź ludzka, poznania się wzajemnego i oni idą i dalej nauczają. Działanie wspólnotowe zaczyna się od życia w domu, prawda? Więc w klasztorze, we wspólnocie między nami. Więc i modlitwa wspólna oczywiście, no jakieś planowanie wspólne i później no odpowiednie dzielenie się odpowiedzialnościami. Po tym jakieś podsumowanie tego następuje, następne planowanie i tak dalej. Żyjemy w świecie, w którym rzeczywiście no jakoś tak... Jest wielka promocja tych, którzy mogą się wybić, prawda? Czy nawet walka o to, żebym ja był lepszy niż ktoś inny. No i my w jakiś sposób musimy powiedzieć, słuchajcie, no my wszyscy razem musimy być dobrzy. No nie chodzi o to, żebym ja był lepszy niż Stefan, ale żeby Stefan i ja, żebyśmy razem byli dobrzy. Prawda? Jeżeli do tego zdołamy się przekonać, no to myślę, że wspólnotowa praca nie będzie nam za bardzo przeszkadzała. No, popatrzcie sobie no, w telewizji, tak? No, kto jest najlepszym? No to nieważne, kto jest najlepszy. Wszyscy musimy być dobrzy, prawda? Nie będziemy wybierać najlepszego technika. Owszem, gdzieś tam jakieś wewnętrzne sprawy, no to mogą być, jasne. Ale chodzi o to, żeby cała ekipa była dobra. Żeby cała ekipa była rozmodlona. Żeby cała ekipa z punktu widzenia technicznego, prawda, była na wysokim poziomie. To samo się przenosi do wspólnoty, bym powiedział, zakonnej. Czy to redemptorystów, czy franciszkanów, kapucynów, jakikolwiek. Nie? Jasne, że ktoś coś potrafi lepiej. No ja na przykład nie będę śpiewał, tak? Ale ktoś inny śpiewa no, dużo lepiej niż ja. Ale razem do jakiegoś celu dążymy i jakąś pracę, prawda, obejmujemy i razem musimy być dobrzy w tym, żeby ludzie nas odbierali nie tym, że aha, no ja chcę do ojca takiego, a drugi chce do ojca takiego, ale właśnie chcemy do kościoła, żeby nasz kościół był właśnie, dawał nam jakąś taką satysfakcję, żebyśmy mogli ludziom przekazywać to, że my się w tym dobrze czujemy i że oni też mogą się w tym dobrze czuć. Ojcze Mariuszu, redemptoryści, wspólnota. Wspólne cieszenie się dobrem, dobrymi owocami, misji, głoszenia Ewangelii czy pięknej pracy. Czasem, no, tak jak w życiu rodzinnym, także zabiegani jesteśmy, każdy ma swoje zadania, ktoś idzie do pracy, ktoś do szkoły, wracamy. Żeby umieć także we wspólnotach kościelnych, także w wspólnotach zakonnych, tam gdzie wszędzie gdzie pracujemy w parafiach, opowiedzieć sobie o tym, co Pan Bóg zdziałał przez nas, nauczyć się to dostrzegać oczywiście i wspólnie się tym dzielić. Wysłuchać drugiego człowieka, jeżeli ktoś napracował się, to naturalnie on chciałby, żeby również docenić jego pracę. I wtedy rodzi się właśnie to takie głębokie poczucie, to nazywamy w teologii komunii, ale no wspólnoty, tego co mówimy potocznie jako wspólnota, jedność, że jesteśmy również na swoim miejscu. I wtedy w takich chwilach trudniejszych także to na pewno jest podstawa do tego, żeby wszystko zwyciężyć. Bardzo dziękuję. Przy tej okazji też dziękujemy tym, którzy z nami pracują, prawda? Bo tak często mówimy o tych ludziach świeckich, bo i siostry redemptorystki, ale ten tak trzeci zakon byśmy powiedzieli, bez świeckich też byśmy dzieła ewangelizacji nie podejmowali. I też tych, którzy pomagają nam te dzieła prowadzić, bo chociażby nas wspierają i modlitwą, to życie duchowe razem z nami też prowadzą, składają dar serca na to, żebyśmy Ewangelię mogli jako redemptoryści też głosić. Dużo doświadczeń, dużo można powiedzieć, ojciec zawdzięcza ludziom świeckim? Właściwie wszystko. Tam bez ludzi, tak, z tego, bez ich obecności, to misjonarz byłby niepotrzebny. Ojciec Zbyszku? My traktujemy świeckich nie jako tych, którzy po prostu pomagają misjonarzowi, ale którzy po prostu realizują swoją misję w Kościele. I my jako, powiedzmy, kapłani czy zakonnicy mamy jedną misję, mamy jedną formę, powiedzmy, prowadzenia misji, a ludzie świeccy też są jakimś takim podmiotem, prawda? I oni mają swoją misję w Kościele i dlatego jednym z takich elementów naszej pracy to jest właśnie uświadamianie ku temu, słuchaj, ty nie jesteś moim pomocnikiem. Ty to robisz, dlatego że ty jesteś ochrzczony. Ty to robisz, dlatego że też jesteś w Kościele. I masz prawo do tego. I powinieneś, i mógłbyś się w to zaangażować też. A nie dlatego, że ja nie daję rady. Bo tak, gdyby od tej strony patrzeć, no to
bardzo często powiedzmy, nie, no ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję szacharzy świeckich, dlatego na tej czy na tamtej mszy, no bo jednak jestem w stanie, prawda, tą komunię rozdać, czy nawet zanieść ubogim. Ale chodzi o to, że przez chrzest dostałeś, czy zostałaś włączony, włączona do kościoła, no to cię, prawda, upoważnia do tego, żebyś się aktywnie w coś zaangażowała. I dziękuję. I w tym sensie ja rzeczywiście świecko dziękuję. Ja dziękuję tak już krótko. Jako redemptoryści dziękujemy tym wszystkim, którzy za nas się modlą. To są choćby osoby, kilkaset osób, Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich, które codziennie się modlą powołania do redemptorystów. Patronat misyjny redemptorystów objęli swoją modlitwą konkretnego misjonarza albo placówkę misyjną. To jest rodzina Radia Maryja, która także wiemy nieustannie i odczuwamy, wiemy o tym, jesteśmy przekonani, doświadczamy codziennie, wielu ludzi za nas się modli. Nie tylko nawet przecież za Radio Maryja, Telewizja Trwami i inne dzieła, ale w ogóle za redemptorystów. I to jest, bez tego nie poszlibyśmy dalej w te różne miejsca i nie byłoby nowych, także poszukiwania nowych sposobów głoszenia Ewangelii. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś misjonarze redemptoryści. Byli z nami ojciec Stefan Karpeta. Dziękuję, ojcze. Ojciec Zbigniew Małolepszy, dziękuję. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. I ojciec Mariusz Mazurkiewicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję również. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na 21:30 na antenie Radia Maria. Będą jeszcze ci, którzy dołączą do nas dzięki łączom telefonicznym, a pracują w różnych stronach świata. Dziękujemy, polecamy się waszej pamięci. My o was pamiętamy i Bogu dziękujemy za to, że możemy z wami prowadzić dzieło ewangelizacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Zapoznaj się z jesienną.